was dzisiaj na film, a w dzisiejszym filmie test nowego wzmacniacza DL Audio i jeszcze kilka innych rzeczy. Dzisiaj film będzie, dokładnie, dzisiaj film będzie dłuższy. Teraz właśnie z Michałem zaczynamy od rana działać, jedziemy na myjnię, obmyć lupo. Później pojedziemy w miejsce, gdzie mogliście zobaczyć Gas Audio 6,5 cala. Jak nie widzieliście tego filmu, to zapraszam. Tam brama reagowała na bas. Zobaczymy, jak zareagują dzisiaj bramy na 10,5 cala i 2,5 kW. 10,5 cala? 10 cala. No, Pride T10. Ostatnie granie będzie dzisiaj na filmie. A później podłączymy Kiksa 12 i zobaczymy, jaki w lupo strzeli wynik z ciekawości. Pod teamem? Pod DL Audio. Więc no, dzisiaj będzie trochę pomiarów, trochę ciekawostek. Trochę zabawek. Trochę zabawek. I mówię, tak jak tu rowerzyści jadą, duża grupa, więc dzisiaj zostańcie z nami i obejrzyjcie cały materiał, zapraszamy. A więc tak jak mówiliśmy, lupo umyte, jesteśmy w tej lokalizacji co poprzednio, ostatnio ta brama drżała, a zobaczymy, co dzisiaj się będzie działo od skończonego projektu Pride T10, w taki motyw poszła paczka, nie ma na co czekać. Michał, podgłośni muzę i zobaczymy, jaki jest efekt. Until you got down, we gon' never have closure. Got real estate downtown and Vista all over. I heard you tryna talk down like I ain't focused. I know you tryna play around like I ain't got soldiers. Big cup of syrup washing down all my doja. Wearing Louis loafers like they old Penny loafers. Started off. Dobra, a więc tak jak widzieliście, fajnie to gra, 1/10, mała powierzchnia. Mamy headshota, port w górę. Zmieścił się za fotelem w ten sposób. Zobaczymy,
jak skrzynia będzie grać w lupo. Tu mamy głośnik, miernik jest przygotowany. Dobra, Michał, puszczaj. Start, miernik. Start, hold, największy wynik i... Dobra, 145,3 na 36 na muzyce, powiem wam, mega super fajnie. Fajnie, na jedną dwunasteczkę tak wysoko strojoną, w lupo, na szybko. Widzieliście, że głośnik daje radę, jednak 100 litrów skrzynia robi dobrą robotę. I teraz co? Co, Michał, teraz robimy? Przekładkę wzmacniacza. Przekładkę wzmacniacza. I zobaczymy, na jak się audio będzie sprawował DL Audio pod gryfon, tą skrzynią, gryfon docelowo. Bo na Bass Face Team wynik poszedł 145,3 na muzyce. Jedziemy działać. Wracamy już z podłączonym gryfonem. Kable 50, to jest max, który wchodzi w gniazda. Tutaj mamy cincha pilota podłączonego. Jak widzicie, wszystko tylko dla testów. Kawałeczek, nic nie jest tutaj na stałe. Padłeś ten guzik kwadratowy. Odlicza i się załącza. Mamy power, temperatura, jak on teraz, kurde, ja widzicie, tak 14,4, a temperatura 20 chyba stopni, nie Fahrenheitów. Raczej stopni. Kontrast, o tak, ściemnimy obraz, to będziecie lepiej widzieć. Różnica taka, 14,4, 13,8 u mnie na voltomierzu. Tutaj mam napięcie na LTO, tutaj jest 14,4, więc nie wiem, czy coś ze wzmacniania z miernikiem. 13,9, 14,4, dosyć duża różnica, ale będziemy sprawdzać, skąd to się bierze. 14,4, 13,8, a na mierniku 13,82, czyli widzimy, że tutaj jest zawyżony wynik. Zobaczymy u Macieja w Alfie, jak będzie to wyglądało też proporcjonalnie. Test decybeli. Dobra, robimy stop, reset, start, hold. Ta sama piosenka. Dobrze, tak jak widzicie, tutaj był fajny moment, gdy robiłem tak, mocno był granica klipu, jedno mniej, to z przeskokiem bardzo fajna jest kontrola nad tym i już wzmacniacz nie klipował. 142,7 kontra 145 pod teamem. Zobaczymy teraz, ile pójdzie wat. 40 Hz ustawione, Michał przygotowany, miernik pokazuje tutaj 117, więc zobaczmy. Do klipu kręcimy.
A teraz tak, co tu mamy? 49-41 i 13-13. 13-13 i 49-41. Tu wleci wklejka. Ile wyszło? Teraz sprawdzamy 33 Hz. Miernik od decybeli też zresetowany i kręcimy do klipu. Dobrze. Jakie mamy tu wyniki na miernika? 45, 26, 20, 09. Zaraz też obliczymy, jak to wygląda. Pomiar 28 Hz. Miernik zresetowany. U Michała tak samo. Sprawdzimy temperaturę przed pomiarem. 25 14, 4. Lecimy. Klip zaczyna mrużyć. Zobaczymy teraz mierniki, co pokazały. 45,63, 19,87. Tutaj zaraz wleci sklejka. Głośniczek elegancko, nawet nie poczuł. To jeszcze nie jego waty, 1500 RMS-u. Tu jeszcze mogę wam pokazać, że świeci niebieska kontrolka. Dobrze. Ruszamy z podsumowaniem za 10 sekund. Mamy 14,2, 25 temperatura. Powiem wam, że ten pilocik jest mega fajny. Granica, którą można wyczuć, też jest bardzo spoko, te przeskoki. I to odliczanie, powiem wam, że nieraz na miejscu Macieja bym się bawił w to. Fajnie, fajnie, naprawdę fajny gadżecik, jak w zegarach. Ale nie o tym teraz mowa. Teraz podsumowanie, przełączę kamerkę. Dobra, jesteśmy tu? Jesteśmy. Jesteśmy. Gryfon, największy wynik w decybelach na strojeniu paczki, 40 Hz. 142,8. 142,8 na szale. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Wynik, te 145 dB na tej skrzyni z Tima 5000. To tam na bank ponad 2000 W poszło, bo też z 2 kilo, może 2,5 oddało na tym, nie? Na Teamie te 10 i w 0,7 zapiętym, więc może te 2 kW poszły pewnie na bank. Niestety nie mamy pomiaru. A ty jak oceniasz Gryfona, specjalista od wzmacniaczy? Powiedz. Specjalista od wzmacniaczy, no dobrze gra, nie? 4 ohmy, nie? Tam było praca, skoczyła nam. Około no 600 W było, nie? No 650 W. 650, no. I to też na granicy klip, gdzie zaczynam mrużyć, tak, to już odpuszczaliśmy, nie? To można było żebyście więcej, widzieli. Wiadomo, osiągnąć, ale my tu nie chcemy męczyć sprzętu. Tak, nowy sprzęt dla Macieja, więc tak. To jest Macieja wzmacniacz. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Piszcie w komentarzach, jak oceniacie ten wzmacniacz jako całokształt. I jeszcze powrócimy do tego tematu w Alfie. Już ostatecznie też zrobimy pomiary, też zobaczymy pomiary. Jak w aucie, które było projektowane, dłuższe auto, większa fala. Będziemy mogli wiedzieć, czy na 40 przebije Alfa 142,8 niż Lupo, no, nie? Może to przebić, nie? Bo tam jest inne auto. Inne auto, zobaczymy, też będzie budowa, fajnie. Nie? No to gramy w górę, nie? Tak. Nie. Port w górę, tam będzie w klapę, odbicie, długie auto. Podejrzewam, że wynik może być lepszy. No dobra, co tu dużo mówić. Na dzisiaj kończymy. Te dziesiątki już nie będziemy podłączać, bo już też godzina jest taka, że musimy swoimi sprawami się zająć. Pozdrawiamy was i tak jak zawsze klasycznie, podobało wam się, łapka w górę, subskrybujcie kanał i będziemy działać dalej. Pozdrawiam na was. Na razie, hej. Hej, hej. You standing on the crack.
Ciao.